Witam Państwa w kolejny wieczór Filharmonii Narodowej. Jest 18 października, niedziela. Rozpoczęły się przesłuchania finałowe 17 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Zanim odniosę się do tych wykonań, które przed chwilą właśnie się zakończyły, pozwólcie Państwo jedno słowo o tej sobocie, tym interwale między trzecim i czwartym etapem. Otóż, tak jak już wspomnieliśmy, miało miejsce wykonanie Rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta, rocznica śmierci Fryderyka Chopina, i to w kościele Świętego Krzyża, gdzie, jak powiedzieliśmy, serce Chopina uświęca jeden z filarów tej świątyni. W tym samym dniu uczestnicy konkursu, zarówno jurorzy, ale przede wszystkim jego finaliści, gościli w pałacu, w którym 8-letni Fryderyk Chopin po raz pierwszy dał występ publiczny. Ten pałac dziś jest pałacem prezydenckim i właśnie tam byli podjęci przez prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudę. A w ogóle przecież w tych dniach konkursu ci młodzi muzycy kroczą śladami Fryderyka Chopina, są w tym mieście, gdzie spędził dzieciństwo, młodość, czas studiów, no i gdzie miało miejsce 11 października 1830 roku prawykonanie owego koncertu e-moll, który dzisiaj czterokrotnie na wieczorze Filharmonii Narodowej zabrzmiał. 3 tygodnie później dosłownie Fryderyk Chopin pożegnał Warszawę, pożegnał na zawsze, jak się miało później okazać, Polskę. Więc jest to chyba wyjątkowe wzruszenie dla młodego artysty grać utwór, który miał prawykonanie niedaleko stąd, kilometr, w Teatrze Wielkim. Co do decyzji jury stanowiącej o składzie finalistów konkursu, no to mogę powiedzieć tylko, że przykro mi jest, że w gronie tych finalistów nie znalazł się Krzysztof Książek, wychowanek profesora Stefana Wojtasa, który od 10 lat rzeźbi go jako pianistę, a grał pan Książek rzeczywiście wyjątkowo pięknie w trzecim etapie i jego brak w tym finale wydaje mi się tyleż niezrozumiały, co po prostu przykry. A teraz przejdźmy już do wykonań dzisiejszego wieczoru. Rozpoczął go pan Song Chin-cho, utalentowany niesłychanie pianista koreański, lat 21, ale ponieważ była to kreacja absolutnie olśniewająca, pozwólcie Państwo, że jeszcze dokładniej zaprezentuję jego biogram, ponieważ on jest tutaj istotny. Pan Chin-cho wielokrotnie był laureatem liczących się konkursów muzycznych. W Moskwie na konkursie chopinowskim, mając lat 14, zdobył Grand Prix. Rok później na poważnym konkursie pianistycznym w Hamamatsu, mając lat 15, uzyskał również Grand Prix. Jest również laureatem konkursu Czajkowskiego w roku 2011, a więc miał 17 lat. No i rok temu zdobył nagrodę na konkursie Artura Rubinsteina w Tel Awiwie. Jest to pianista absolutnie już skończony, reprezentuje absolutnie światowy format i zapytacie Państwo, gdzie się kształcił. Kształcił się wyłącznie w konserwatorium paryskim. Jego mistrzem był Michel Berov, świetny pianista, który z kolei jest wychowankiem słynnej Yvonne Loriot, uczennicy, a później żony Oliviera Messiana, która była niezrównaną, niedoścignioną wykonawczynią jego wspaniałych arcydzieł fortepianowych, takich jak 20 spojrzeń na Dzieciątko Jezus, czy chociażby Katalog ptaków, a więc dzieł, które w zasadzie są poza zasięgiem większości, nawet bardzo dobrych pianistów. Rzecz w tym, że właśnie Olivier Messiaen w muzyce fortepianowej przywrócił znaczenie koloru, kolorystyki, jakości brzmień, tej niesłychanie bogatej sonorite fortepianowej, jej
wyrazicielem była Yvonne Loriot i ona przekazała te umiejętności swojemu uczniowi, Michelowi Beroffowi, i ten z kolei przekazał je panu Song Ching-cho. Więc tyle o jego genealogii, o tradycji pedagogicznej, z której wyrasta. A teraz o dzisiejszym występie. No, spodziewaliśmy się rzeczywiście wielkiej kreacji już po tym, co pianista pokazał w drugim etapie, wykonując zjawiskowo sonatę bemol. Grał koncert e-moll, tak jak zresztą wszyscy pozostali, czyli w sumie czterech pianistów, wszyscy grali koncert e-moll z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. Więc grał rzeczywiście cudownie. Proszę Państwa, profesor Mieczysław Tomaszewski w swym pomnikowym dziele o Fryderyku Chopinie powiedział, że ten styl Brillant został właśnie w koncercie, jednym i drugim koncercie Chopina, doprowadzony do szczytu, i w tym arcydziele Chopin z nim się właściwie już rozstaje. Więc rzeczywiście ta szlachetność gramatyki dźwiękowej stylu Brillant tutaj porażała pod palcami Song Ching-cho. Przede wszystkim figuracje, które no, byłyby ozdobnikiem w dawniejszych dziełach, tutaj tak wypielęgnował, wypolerował cudownie barwę dźwięków, dzwoneczkową, lekką właściwie, że właściwie dawały piękno samo w sobie. W ogóle grał jakoś wyjątkowo spokojny, jakby wyciszony wewnętrznie. Same ręce tylko wyrażały czyste piękno muzyki Chopina. Ręce, właśnie. Dlaczego tak pięknie te biegniki, figuracje, leciuteńko, jasnym, rozświetlonym dźwiękiem mógł wykonywać? On właśnie miał tę wartość ręki, którą Chopin tak bardzo podkreślał, souplesse de la main, czyli giętkość, zwinność, elastyczność ręki. No a przede wszystkim sama barwa, sam nastrój na przykład części środkowej, która jest cudownym nokturnem, co prawda granym z orkiestrą. Znowu ten dzwoneczkowy, srebrzysty, piękny dźwięk, no i świetnie ujęta wirtuozowsko część trzecia a la Krakowiak. Ale proszę Państwa, tutaj się w ogóle nie czuło wirtuozerii. Ta wirtuozeria została zakwestionowana niejako, przeniesiona na wyższy poziom wtajemniczenia, i przypominają się słowa Alfreda Cortot, który powiedział, że Chopin nie pisał dla wirtuozów, ale dla wtajemniczonych. Takim wtajemniczonym poetą fortepianu okazał się w cudownym wykonaniu koncertu e-moll pan Song Ching-cho. Po nim wystąpił Aljosza Jurinicz, pianista z Chorwacji, lat 26. No i znowu jedno słowo o genealogii, o tej tradycji, bo mówiłem chyba wczoraj czy przedwczoraj Państwu o tradycji romantycznej. Nawiasem mówiąc, popełniłem wtedy błąd, a taki błąd wynika z tego, że jak się buduje taki tekst ex improviso, to oczywiście myśl biegnie daleko naprzód przed tym, co mówią usta, i mówiąc o Halinie Czerny-Stefańskiej, pomyliłem oczywiście, powiedziałem, że jest uczennicą Konstantego Igumnowa, to Bela Dawidowicz, artystka, z którą Halina Czerny-Stefańska ex aequo otrzymała pierwszą nagrodę na konkursie chopinowskim w 1949 roku, a sama wielka Halina Czerny-Stefańska jest najpierw uczennicą jej ojca, Stanisława Czernego, później Alfreda Cortot, później Józefa Turczyńskiego i wreszcie Zbigniewa Drzewieckiego. Proszę darować tę nieintencjonalną pomyłkę. A jeżeli chodzi o pana Aljoszę Jurnicza, otóż mianowicie on się uczył u Elizo Virsaladze, co prawda uczył się we Włoszech, ale jest to artystka kształcona w szkole moskiewskiej, jest uczennicą Jakowa Zaka, wielkiego pianisty, wychowanego przez Henryka Neuhausa, a Jakow Zak na trzecim konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w 1937 roku był zdobywcą pierwszej nagrody. No więc niby dziedziczy pan Jurinicz tę tradycję pianistyki romantycznej poprzez swoją profesor Elizo Virsaladze.
Ale z tej tradycji tutaj niewiele dało się słyszeć, niestety. Dźwięk jego w koncercie e-moll był moim zdaniem zbyt pesante, czasem taki przeciążony. Poza tym robił pewien błąd, mianowicie chciał dobitnie wykonać każdy dźwięk. No jeżeli się mówi dobitnie każdą sylabę, to przecież na tym cierpi spoistość myśli, no i w ogóle jakaś naturalność przekazu. Grał con passione, czyli z takim, powiedzmy, żarem, ale ten dźwięk był bardziej taki beethovenowski, nie chopinowski. No i te dźwięki takie artykułowane dobitnie, one czyniły z linii, rozrywały jej ciągłość i to były takie kule dźwiękowe. Po prostu nieprzyjemnie się tego słuchało, zważywszy, że przecież charakter muzyki Fryderyka Chopina, a już szczególnie w koncercie e-moll i f-moll, to jest par excellence muzyka wokalna, prawda? No i cóż, miał też jeszcze jeden błąd, mianowicie kończył frazę bardzo tak dobitnie, podczas gdy należy ją zawsze kończyć, zamykając myśl delikatnie, nieco dyskretnie. Szkoda, było to wykonanie, które może pozostawiło tym większy niedosyt, że jawiło się na tle tak znakomitej, olśniewającej, absolutnie doskonałej pod względem pianistycznym i stylistycznym kreacji pana Song Chin-cho. Po nim występowała pianistka japońska lat 20, Aimi Kobayashi, którą państwo już pamiętacie z poprzednich występów. Jej z kolei styl gry akurat mało adekwatny okazał się w zetknięciu z poetyką takiego arcydzieła, jakim jest koncert e-moll, bo ona tę poezję dźwięku przekształciła na prozę. Ten dźwięk był taki realny, taki materialny, no powiedzmy sobie pianistyka trochę jakby niedorastająca jednak do takiego zadania, jakie ten utwór stawia. Fraza była bardzo przysadziście tak kształtowana. Wszystko było tutaj troszeczkę za ciężkie, za realne. Powiedziałem właśnie, za prozaiczne. Schumann powiedział, że istotą muzyki tego koncertu jest das Dichterische, czyli poetyckie. A w związku z tym należy jednak wniknąć w tę głębię, w tę tajemniczość. Należy uzyskać ów ton misterioso, prawda? No, a wydawało się, że artystka myśli sobie, cóż tutaj jest tajemniczego. Należy wykonać to, co jest napisane ładnie, wypolerowanym dźwiękiem. To stanowczo za mało. No i wreszcie powrót na estradę pani Kate Liu, 21-letniej pianistki, urodzonej w Singapurze, ale reprezentującej Stany Zjednoczone. Myśmy już tyle powiedzieli tutaj słów o jej cudownej grze. Przywoływałem dwukrotnie ów wers zamykający opinię Heinricha Heinego, że Chopin przychodzi z krainy Mozarta, Rafaela i Goethego. Przyrównywałem jej grę do rafaelowskiego piękna. No dzisiaj pokazała właściwie wszystkie zalety swojej gry, chociaż muszę powiedzieć z wielką przykrością, że zderzenie jej z Orkiestrą Filharmonii Narodowej, która, przykro to powiedzieć, nie nawykła do tak wyrafinowanej frazy, jaką ona kreuje, no po prostu sprawiło takie wrażenie, że orkiestra owa jest po prostu kulą u nogi pani Kate Liu. Ale ja jeszcze jedną informację, zanim odniosę się do jej gry, muszę państwu tu przekazać. Wspomniałem wcześniej, że jest wychowanką charyzmatycznego pedagoga w słynnej amerykańskiej uczelni Curtis Institute, Roberta McDonalda. Ale zawsze warto wspomnieć o tym pierwszym pedagogu, który wziął w swoje ręce pierwszy okres formacji tak niezwykłego talentu. Był nim Emilio del Rosario, niestety już nie żyje od 5 lat, ale wyjątkowej miary pedagog, który pracował w chicagowskim instytucie muzycznym.
sława pedagogiczna, też wspaniały pianista, który, cudowne dziecko, mając lat 6, gra już koncert Beethovena z orkiestrą. Więc wychował wielu wspaniałych pianistów światowej sławy, a był tak pochłonięty pedagogiką, że kiedy pracował 10-12 godzin ucząc, powiedział, że jeśli dobre są lekcje, nigdy nie czuje zmęczenia. Studenci mówili o nim, jeżeli jestem tym, kim jestem, to on mnie takim stworzył. Więc u takiego pedagoga, Emilio del Rosario, studiowała pani Kate Liu, a następnie przeniosła się do Curtis Institute. Proszę Państwa, no to, co reprezentuje w świecie pianistyki, w świecie sztuki, w świecie poezji, w świecie malarstwa dźwiękowego, to pamiętamy z jej kreacji, które też niewątpliwie przejdą do historii tego konkursu. To jest cudownie zagrany Nocturne H-dur z opusu 62 numer 1. To jest Fantazja F-moll, to jest Polonez Fantazja. To jest zjawiskowo wykreowana w trzecim etapie konkursu sonata H-moll. No więc spodziewaliśmy się rzeczy niezwykłych. Boże, gdyby ona mogła ten koncert albo grać z dobrą orkiestrą, albo po prostu sama, zabrzmiałoby to jeszcze cudowniej. Fraza u pani Kate Liu zamykana jest w cudowny sposób, mianowicie ten ostatni puentujący dźwięk jest jakby troszeczkę spowolniony i to jest tak delikatne zamknięcie, jak gdyby ktoś musnął pędzelkiem na malowidle akwarelowym. Cudowna paleta dźwięku. Znowu te tysiące kolorów w piano i tysiące odcieni. Romanca, czyli centralna część tego koncertu, właściwie nocturn, prawda, zagrana tak, że czas się zatrzymał. To była rzeczywiście kreacja w spowolnionym czasie. Wszyscy wstrzymaliśmy oddech. Cudownie kształtowana fraza, pięknie grane te dzwoneczki pod koniec drugiej części, gdzie usłyszeliśmy, jaka cudowna harmonia tam jest wpisana. Po prostu niebo zaczęło się otwierać nad naszymi głowami, kiedy brzmiał ten nocturn drugiej części. Proszę Państwa, cały ten koncert pani Kate Liu ukazała jako przepiękny śpiew. Przecież jak grała tematy pierwszej części, temat pierwszy, drugi, ten trzeci, temat w E-dur, no po prostu chciało się śpiewać. I ponieważ był to śpiew, wobec tego ja Państwu powiem, dlaczego uzyskała to, co w wielkim śpiewie wielki artysta potrafi uzyskać. Cantus po łacinie znaczy poezja śpiewana, jest to słowo śpiewane, ale to słowo cantus ma jeszcze inny sens, magia. A więc świat, który wymyka się przyrodzonemu porządkowi rzeczy, magia. I ten sens, ten desygnat, tajemniczy desygnat, wniknął też do języków europejskich. W języku hiszpańskim mamy el canto, ale mamy el encanto, czyli magia, czar. Hiszpan mówi, yo estoy encantado, jestem oczarowany. Tak samo Francuz powie, je suis enchanté, jestem oczarowany. A więc przemieniony przez coś tajemniczego. Enchantment w języku angielskim, magia, oczarowanie. Otóż jeżeli poezja, a także poezja muzyki wznosi się na tak wysokie szczyty, to wtedy staje się magią. I wtedy nie tylko nas zachwyca, ale nas przemienia. I jeszcze jedna rzecz odnośnie do gry, do tego niezwykłego zjawiska, jakim w świecie muzyki już dziś jest pani Kate Liu. Ja Państwu kilka dni temu mówiłem, że każdy pianista ma w istocie dwóch mistrzów. Tego, z którym spotyka się twarzą w twarz w konserwatorium, z którym pracuje na co dzień, przez lata często, ale ma też drugiego mistrza, który oddziaływuje na niego poprzez utwór, jaki mu przekazał. I jeżeli Chopin
oddziaływuje na pianistę w tym sensie, że kształtuje jego aparat gry, jego technikę, dociąga do treści swojej muzyki paletę brzmień, środki wyrazowe. Chopin dociąga do swoich dzieł także jego wyobraźnię, jego wrażliwość, jego muzykalność, jego inteligencję muzyczną, jego sposób przemawiania dźwiękiem, to można powiedzieć, że przyswoiwszy szereg dzieł Fryderyka Chopina, jestem uczniem tego wielkiego kompozytora. Dlaczego o tym dzisiaj mówię? Bo wydaje mi się, że po to, żeby grać Chopina pięknie, żeby oddać sprawiedliwość jego muzyce, musimy być nie tylko wierni treści i przesłaniom jego dzieł. Musimy naszą grę ukształtować w taki sposób, żeby ona była niejako odwzorowaniem gry samego Fryderyka Chopina. Gry, która była arcydziełem sui generis, która była zjawiskiem nieporównywalnym, jedynym w swoim rodzaju. I tylko przez pryzmat gry samego Fryderyka Chopina mogła się objawić cała maestria jego muzyki. Mogły się te dzieła otworzyć przed słuchaczem ze swoimi tajemnicami dzięki grze niezwykłej Fryderyka Chopina. Otóż wydaje mi się, że Kate Liu, wyjątkowość tego zjawiska, jakim ona jest, polega na tym, że ona właśnie nawiązała do gry Fryderyka Chopina, odwzorowuje tę grę, zrekonstruowała ją. A przecież wiemy bardzo dużo dzięki Chopinologii, dzięki przekazom poetów, muzyków, przede wszystkim pianistów, pedagogów, dyrygentów, tych, którzy byli świadkami grającego Chopina. Wiemy bardzo dużo, wiemy też wiele z samych tekstów nutowych. Wobec tego ona wyczytała to wszystko i stała się, proszę Państwa, to co powiem teraz nie jest przesadą, bodaj najwybitniejszą uczennicą Fryderyka Chopina, jakiej ten mistrz już poza światem naszym, tym współczesnym, jakiej doczekał się. No to jest rzecz zupełnie wyjątkowa i cudowna. Tak może oddziaływać poprzez czas, który nas dzieli od Chopina, on jako mistrz, on nie tylko jako genialny twórca, ale jako genialny nauczyciel pianistów.